when the world is out of faith and you can find no answer, there's one man who can answer, and it's a man who's called Batman. Może i zadacie mi pytanie: Księżulo, co ty możesz mi tutaj powiedzieć o związkach? Przecież jesteś księdzem, czyli żyjesz w celibacie, jesteś samotny. To co ty mi tutaj będziesz mówił, jak ma wyglądać moja miłość, moja relacja z drugim człowiekiem? Ano mogę ci powiedzieć, dlaczego uczytam Ewangelię. A co to jest Ewangelia? To jest czysta miłość. Dosłownie list napisany przez Pana Boga do ciebie, jak kochać drugiego człowieka. I między wierszami w różnych przypowieściach, w różnych cytatach znajdziesz naprawdę wiele treści, jak uporządkować również swój związek, swoje koleżeństwo, jak bardziej polubić, pokochać przyjaciółkę, przyjaciela oraz chłopaka czy dziewczynę. Dlatego wsłuchajcie się, wiele mądrych myśli, które są zaczerpnięte od samego Zbawiciela, a on jako piękny człowiek, który przeżywał z wielką satysfakcją swoje życie, może nam powiedzieć, jak i również my mamy przenieść swoje życie na wyższy poziom. Dlatego zaczynamy drugi odcinek, jak dogadać się w związku. Proszę, pierwsza rzecz, bardzo ważna, słuchaj. Dlaczego słuchaj? Bo mamy dwoje uszu, a tylko jedne usta. Czyli mamy dwa razy więcej słuchać niż mówić. I jak mamy słuchać? Przede wszystkim aktywnie, bo jak będzie to oglądało w tym sposób. Słucham się, O niebie, ty o chlebie, w ogóle się totalnie rozmyjacie. Aktywnie, to znaczy aktywnie, to nie tak, że stoisz albo siedzisz i jak ten taki piesek z tyłu ze często w samochodach i machasz główką i w geście akceptacji, że tak, wszystko jest tak, jak ktoś mówi. Nie o to chodzi. Aktywne to znaczy zadawaniem pytań i wsłuchiwanie się rzeczywiście w to, co ktoś chce tobie powiedzieć i co chce o sobie powiedzieć. Ciekawa rzecz, że czasami możemy się niesłychanie rozminąć z tym, co ktoś chce nam przekazać, a co my usłyszymy, bo mamy swoją wrażliwość, spojrzenie na świat i twierdzimy, nie no, musi być tak, jak ja myślę. Tylko że jeśli się zamkniesz w sobie i będziesz twierdzić, że twoja wizja świata jest jedyna, to tylko z nią zostajesz. A kiedy zaprosisz świat drugiej osoby do swojego świata, to dowiesz się coś więcej. Pokazuje się, że ktoś inaczej na to patrzy, że dobiera innych słów, a nawet pod tymi słowami coś zupełnie innego myśli. Więc czasami warto dopytać, no ale co masz na myśli, mówiąc to i tamto? Jeśli on dopowie, no to już wiesz, że raz, że zapytałeś o to, więc słuchasz, a dwa, że coraz bardziej się lepiej rozumiecie. Że te słowa nie są gdzieś rzucane jak kamień w wodę i gdzieś na same dno schodzą. Nie. I kolejne, słuchanie pokazuje, że interesujesz się tym drugim człowiekiem. Że jeśli dziewczyna jest przez ciebie wysłuchana, to wie, o, on chce, abym ja się z nim dzieliła. Bo osoby, które tylko same mówią, tysiące słów i tylko gadanie, jaki on cudowny i w ogóle super rewelacja, to są pępkiem świata. Myślą, że wszyscy inni są niepotrzebni. Więc jeśli ktoś nie chce ciebie wysłuchać, to niech ci to bije na alarm, bo widocznie jest za bardzo w ciebie zapatrzony. Kolejne, drugie, bądź precyzyjny. Dlaczego? Bo jak będziesz precyzyjny, to będziesz zrozumiany. Dlaczego? Bo bardzo łatwo jest nie wejść w kogoś w świat i myśleć, że ta osoba odbiera wszystko tak jak ja. I zobaczmy, czym więcej jest ogólników, tym łatwiej, aby każda osoba zrozumiała to po swojemu. Dajmy to miłość. Ktoś powie, ja ciebie kocham. To co to słowo znaczy? Tak naprawdę w ten zbiór można bardzo wiele rzeczy wsadzić, prawda? Bo kochać to znaczy na przykład brać na siebie obowiązki tej drugiej osoby, albo kochać to znaczy podejść i pocałować, albo kochać to znaczy spędzić z kimś czas. I ona, mówiąc, ja ciebie kocham, myśli, chciałabym ciebie przytulić, a on myśli, a mnie kochasz, czyli na przykład pójdziesz ze mną do łóżka. Zobaczcie, jedno słowo, a zupełnie inaczej odbierane. Dlaczego? Bo każdy ma inne doświadczenie, inaczej związuje się emocjonalnie z danym słowem. Zachęcam. Więcej szczegółów sprawia, że będzie mniej zawodów w twoim życiu. A szczegóły jeszcze dodatkowo ubarwią, sprawią, że to będzie ciekawsze, że będziemy wiedzieli, że chcemy, aby nasza rzeczywistość była głęboka, nie tylko taka powierzchowna. Dlatego konkrety, precyzja i ona pozwala nam iść prostą drogą do celu. Trzecia rzecz, mów o pragnieniach. I pierwsza kwestia, którą trzeba pokonać w swoim myśleniu, ja mogę mieć pragnienia. Dlaczego? Bo pragnienia mówią o tobie. Pragnienia sprawiają, że jesteś szczęśliwy, szczęśliwa. Kiedy nie masz pragnień, to nie wiadomo, kim jesteś, no bo człowiek bez pragnień to jest jakiś taki miałki, jakiś taki, nawet bym powiedział, pusty, taki, no to po prostu sobie żyjący, żeby było jak jest. A pragnienie wyznacza cel, mówi o twoich cechach, o twoim sercu, o twojej pasji. Więc jeśli nie powiesz komuś o pragnieniu, no to jak on jest w stanie ciebie poznać? Tylko teoretycznie? Nie, to w ogóle nie chwyta, to nie działa. Dlatego mów o swoich pragnieniach, nie bój się tego, bo masz do tego prawo. Osoba, która nie pozwala tobie mówić o pragnieniach, tak naprawdę ciebie nie kocha. Więc to już powinien być pierwszy sygnał. Ta osoba się mną nie interesuje. Ona chce tylko mówić o sobie i chce, aby w naszym związku ona była realizowana, aby jej było dobrze. A nie ma być tylko jej dobrze i ty z tego powodu, że jej będzie dobrze, to będzie tobie dobrze, tylko i jej ma być dobrze, i tobie ma być dobrze, i wtedy będzie dobrze. Jasne? Chyba tak. Także kolejny punkt. Czwarte. Nie ukrywaj emocji. Nawet byśmy jeszcze doprecyzowali. Nie ukrywaj emocji i swojego temperamentu. Bo nie ma złych temperamentów. Nie ma złych emocji. Emocje to jest to, co dzieje się w twoim wnętrzu. To jest sposób okazywania tego. Jeśli ktoś nie akceptuje twoich emocji, nie akceptuje ciebie, bo one wyrażają twoją osobę. I oczywiście niektóre może i nie są przyjemne, ponieważ gdzieś powodują grymas na twarzy, gdzieś jakieś takie zamknięcie się w sobie, ale one są istotne, bo one są tobą, a my jesteśmy ludźmi, a nie wieżakami. Więc potrzebujemy emocji do tego, aby podzielić się swoim życiem wewnętrznym.